Siemanko wszystkim, z tej strony Agi, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Kon. I ostatnio robiliśmy pytajniki. Dzisiaj, kochani, kontynuujemy zadania poboczne, bo zauważyłam, że mamy już 10 poziom, a tu mamy jakiś 6, 7. 9 to jest z tasakiem. On tu znowu 8, 10, nawet 6 jest, więc wiecie co? No, warto chyba zrobić te zadania. O co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mogę zabić potwora. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Myszką ruszyłam, wybaczcie. Ale nie za wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No, chociaż tyle w fajną babeczkę, nie? Czekajcie, czy ja mam gdzieś jakiś bliżej? No bo to wiem, że to niby nie jest Bóg wie jak daleko, ale... Chyba nie byłam koło tego domu nigdzie. Nie byłam. Płoteczka, skarbie, gdzie jesteś? Pieprzasz się im w środek. Ale ja już rybożera chyba pokonałam. Tak mnie zastanawia. Te niektóre domy tak po prostu gdzieś w lesie czy coś zawsze mnie zastanawiają, nie? Chociaż fakt, dobrze, że są zamknięte, bo osoby typu ja, które lubiące sobie zbierać wszystko, by chyba nigdy nie przeszły tej gry do końca. Ogólnie po ostatnim odcinku, powtarzam się, zrobiłam oleje, na które uzbieraliśmy. Teraz wam pokażę, tylko chcę już dojechać do tego całego polparku. Bo on jest coraz bliżej gdzieś tutaj. Odpocznij. Czekajcie, czy tu gdzieś niedaleko coś jest? Tędy mi pokazuje, że mogę dojechać. Płotka się wzięła i zawzięła, że nie, tędy nie przejedzie. Grota samobójcy. Aha. No dobrze wiedzieć, nie? O kurwa. Leszy. Spieprzaj dziadu stąd. Wiedziałam, że coś mi się nie podoba. Się uparł na mnie teraz. Kończmy to. Się uparł. Weź spadaj ode mnie, człowieku. Znaczy no nim nie jesteś, ale wypchaj się. Czy tutaj jest miejsce, gdzie są te... Nie. Ja w ogóle cię nie pamiętałam, że ty jesteś w tym miejscu. Wypchaj się! Jak daleko mam od ciebie uciec? Kuźwa niedźwiedź.
Jak nie leży, to niedźwiedź. Weźcie to. Dusz się uparł na mnie, no. To o tym folwarku musiała mówić staruszka. Zdychaj. Pułapka. Ała, weszłam. Ty zapyziałam. Otwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. To ja mam z głowy. Bydło. On se tam chodzi, no patrzcie, jaki on jest bezczelny tam nawet. Spust pułapki. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. I wiem. Uciekając przed leszem, wypchnęłam się na nie. Podeszłam, co ja będę. Spierdzielę jak najszybciej. Spust pułapki. Gdzie? A przebiegłam obok. Tutaj to byłam już szczęściarzem, nie? Farta miałam typowo. I po problemie. Mam książki na sprzedaż. Kupiłam sobie mapę od... O. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Przeszukaj grobowiec. Nie chciałam Wiedźmina, przypadkiem wzięłam. Zadania. Czekajcie. To i chciałam jeszcze przeczytać jej cały ten runy. No wiem, że mogę wsadzić runy. Bo w ogóle to są te. Tym... Aha, to nawet syn Lorda był. A teraz mi wyskoczyło, że mam pamiętnik Dolores. Czy on się dalej gdzieś tam kręci? Ja tylko patrzę, gdzie są pułapki teraz, nie? To ja mam z głowy. Tu gdzieś jest kolejne chyba. Aha, za dużo razy kliknęłam. Ja wiem, że to ty tam jesteś. Spust pułapki. Wybaczcie, ale w ogóle jej nie widzę, nie? To ja mam z głowy. To ja mam z głowy. Spust pułapki. Aha, tu wokół tego se ile postawił. Au. Zaraza. No tego chyba bym nie unikła. Ciekawe, które drzwi otwiera. Ale to mnie zabolało, widać. Czekajcie, sobie coś łykniemy. I właśnie, bo ja mam fajną jedną... Fajny jeden eliksir, który ja faktycznie zawsze lubię. To zamiast antidotum. O, mamy tyle olei. Mamy ulepszone przeciwko istotom. Upiory mieliśmy, trupojady. Przeklęty chyba też mieliśmy. A nie, jad wisielców mieliśmy też na pewno. Zwierzętom zrobiłam. Reliktom i drakonidom. To jak... Nie mamy chyba przeciwko hybrydom. No. Bo jeśli dobrze pamiętam, to kuroliszek i bazyliszek to są hybrydy. Tak samo jak gryf.
więc... Ciutka lipka. Opa. Bardzo lubię ten dom. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd. Zaraz, bo chcę wejść tu. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Najpierw sobie tu wszystko zbiorę, co mogę. Tam już mi się świeci na czerwono, że coś się kręci. Szelest dobiega ze stodoły. Dobrze. Idę przecież. Wiedziałam, że to zrobię. Od bardzo dawna nikt tu nie wchodził. Chodzi o to, że ja wiem, co się zdanie po folwarku. Bo o ile pamiętam, my wybieraliśmy, co się... odnośnie życia niektórych postaci z drugiej części. Więc jeśli dobrze pamiętam moje wybory, to chcę już najpierw znaleźć to pomieszczenie, że tu się nie musi cofać, bo ja chyba tu już nie będę miała co robić. Dziwne. Te ściany postawiono później niż pozostałe. Więc robimy habadziu. Trup za ścianą. Cóż, zdarza się nawet w najlepszych rodzinach. Wykalowanych kartek. Może to brakujące strony z pamiętnika. I tak mężczyzna umiera, musiał mieć około 30 głodu i pragnienia. Bogowie, bądźcie łaskawi. Tak, znaleźliśmy brata Dolores. A teraz idę do szopy, bo... tu się całkiem nowa akcja zacznie. Jak zacznie. Tu jest więcej pułapek. Coś tu nie gra. Spust pułapki. Także. Po problemie. Że ktoś siedzi na górze czy tam na dole. Spust pułapki. Nie wiem, kto tam chodzi. I po problemie. Naprawdę, jedyny potwór, którego tak bardzo nie... strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Jedyny cały potwór, którym nie przepadam, to jest leszy. To jego pojawianie się wilków. I w ogóle jest strasznie irytujący. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. I magicznie wejdziesz. Zobaczę, co jest na górze. Więc uważam, że leszy jest przerypany. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. O czym ty mówisz, co tu robisz? O czym ty mówisz? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów, a dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Niezła kryjówka. Kto cię ściga? Dobra, niezła kryjówka. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie, a na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, którzy chcieli mnie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nie
nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność, dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? No dobra, pomagamy. Mogłoby mnie pomagać, bo... Improwizuję. Bo... Dobra. Czekajcie, chcę sobie wymienić te. Palcie się z... Oni w tych samych gaciach chodzące to mnie rozwalają, wiecie? Gdzie się do mnie wpychasz? Idź sobie. Cholerni głupcy. Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Chętnie to zobaczę, czy powodzenia? Chętnie to zobaczę. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Po prostu najwyżej... Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Czekaj chwilę, bo ja tu mam jeszcze... chamsko powiem, nagrodę od Dolores, nie? Nie oddalaj się! Czekaj, a nie. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Coś tam jest. Jakaś skrzynka. Jak się wysunęła. Dobra. Płoteczka, gdzie jesteś? Tu słoneczko jest, nasza płoteczka. Dalej, płotka, dalej. No, dajesz. Bo ja czy tak wiedziałam, że Leto tu będzie, dlatego też pomyślałam, że zrobimy to zadanie. Bo to wszystko zależy, czy zabijamy Leto w dwójce, czy nie zabijamy Leto w dwójce. Ja ostatecznie nie zabiłam Leto w dwójce. Co kto jak sobie sądzi. Mi nie było to potrzebne do szczęścia, żeby go zabijać. Czy tak odjebał tyle spraw, ile odjebał? O, ukryty skarb. Tak bardzo mnie korci. O, obóz bandytów. Kolejny mnie korci. A więc wiecie, to co i tak miałam go zabić za to, co się działo już wcześniej. To nie wiem, czy to świnki nie są. Zadania ze świnkami. Tak, to są zadania ze świnkami. Moglibyśmy je niby zrobić. Jeszcze dzisiaj. Ja po prostu... Bo Leto trochę przyspieszę. Ten olbrzym z blizną na czole jakiś drugi, siwy. Ludwik nie będzie zadowolony. Leto, witaj. No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Przyjaciel. Albo dobra. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Na debila. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Ej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. No oczywiście. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie dwa razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważaj,
wiecie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Ja go na pół wsiepnęłam. Dajesz, Leto. Mogę ci go jedynie podpalić. Zaczęłam w ogóle grać też w tego Harry'ego Pottera na telefonie. Nie wiem, czy to jest... Kto jak o tym uważa? To dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Kłamiesz. Jakoś ci nie wierzę. Po co miałbym kłamać? Leto, wybacz. To nie było nic osobistego. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski glejt. Mhm. Takim jak on się nie odmawia. Dlatego zdradziłeś kumpla. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Dobra, ale tutaj już, kochani, widzimy się po prostu na miejscu, żeby nie przedłużać, bo jeszcze chcę zajechać w parę miejsc z wami. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Jak se kucnęłam, nie? Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Wygląda jak typowy deserter, nie? Albo jakiś bandyta, a to taki wielce rzekomy. Leto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. A czemu to by? Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Ja powiedział przed chwilą, że za żywego dostaję więcej. Zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał się pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Mam zakaz wtrącania się, ale to by była taka zabawa.
ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I sam was zarżnę. I skończysz jak on. Co ty na to? No nie, ja no. Na to? Ja na to, że już po was. Zatańczmy. Biedny. Znaczy oczywiście, wiecie, ja go nie zostawiam, bo jest jakby nie patrzeć przyjacielem, nie? W tej chwili. Nie jesteśmy wrogami. O, mu rękę odcięłam. Czy? Ja to właśnie był nieprzytomny, ale powiedział mi biały wilku. No to spoko, nie? Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. On ma śmieszne buciki. I to mówię całkiem szczerze, że bawią mnie jego buty. On żyje! Geralt, ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z martwych wstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. No to czyli wiecie. Ludwik był częścią planu. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. No, Kermoren. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Spróbuję zrobić wszystko, żeby zarobić jak najwięcej na całą tą akcję. I tak naprawdę... Wiecie, czy my mamy coś, co ja mogę... Nie no, muszę i tak iść powiedzieć Dolores. Tu są kapliczki. To mogę sama zrobić. Nie, no bo głównych nic nie zrobię.
A jeszcze... Dostałem bajkę chleba! O, ale fajnie. A to nawet jest to miejsce, w której ona jest. Zejdź mi z oczu. Wow! Dolores. Wróciłeś. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Ale mam też przykrą wiadomość. Znalazłem twojego brata zamurowanego za ścianą. I to... To mój mąż go zabił na niebiosa. Przykro mi. Prawda bywa okrutna, ale czasu nie da się cofnąć. No niestety. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Dobra, dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo zapewne nie dobiłam do 30 minut, bo i tak wycinam parę rzeczy. Miałam zrobić więcej zadań, ale zapomniałam, że z lato się tak to ciągnie wszystko, więc no, przeżyjemy. Zadania poboczne zrobię sama, te co są mniej ciekawe. Niby dla mnie są wiele zadań ciekawych, ale wiecie... Te na te 10 levele, tą dzikość serca z Nilenem, co... Ja nawet bym mogła ją w skrócie wam opowiedzieć, że przez siostrę druga siostra nie żyje, bo tamta leciała na tego, a ten jednak był z tą drugą i za to, że była zazdrosna, że ona jest z nim, a nie ta, to ta zabiła tę siostrę, nie? I potem wychodzi, że Nilen to jest wilkołak i zabija... I jeśli go powstrzymamy, to jej nie zabije. Jeśli go nie powstrzymamy, to on zabije siostrę, a potem my zabijamy Nilena. No i tyle. Dobra, dzięki serdecznie wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału. A także wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia na temat najnowszych filmów. Przepraszam. Możecie jeszcze obejrzeć moje inne serie z The Sims 4 oraz My Temat Porsche. A jak chcecie, wbijajcie na moje social media, Snapchata, Instagrama, stronę na Facebooku. Trzymajcie się, no i hej!